Klub Tenisowy Return. Po raz ósmy jest organizatorem międzynarodowego turnieju kadetów Radom Cup do lat 16. Początkowo w naszym turnieju zgłoszonych było 250 zawodników z 21 państw. Ostatecznie wzięło udział 150 zawodników z 15 krajów, nawet tak egzotycznych jak Australia, czy Maroko, czy Meksyk. Turniej ten jest niezbędny dla młodych tenisistów do tego, żeby zdobywać punkty w międzynarodowych klasyfikacjach, żeby móc startować w coraz to lepszych turniejach. Jest to ranga trzecia turniejów. Podobnych turniejów w Polsce odbywa się tylko trzy. I mamy możliwość, zawodnicy z kraju nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby zdobywać punkty niezbędne do ich klasyfikacji. Zgłoszenia początkowo było 250 zawodników. Ostatecznie wzięło 150 zawodników z 15 krajów. Jest to bardzo ważny turniej dla młodych ludzi, gdyż jest to początek ich kariery tenisowej. 6 lat temu na naszych kortach występował Jerzy Janowicz. No, miejmy nadzieję, że któryś z zawodników występujących dziś powtórzy jego karierę. Wszystkie zawodniczki były spokojnie do grania, no w tym roku nie udało mi się. Teraz jestem trzecia w swoim roczniku. Nie wiem, ile mi tutaj punktów. Chyba nie dojdzie mi za dużo, bo rok temu zajęłam trzecie miejsce w singla i pierwsze w debla, także jeszcze lepiej niż w tym roku. No więc za dużo punktów to mi nie dojdzie.